Państwo sobie jeszcze rozmawiają, to my mamy jeszcze okazję, żeby poplotkować. Dzień dobry, panie ministrze. Tak właśnie nerwowo jeżdżę. Nerwowo. Dzień dobry. Naprawdę powiedziałam, że jeżdżę nerwowo. Wesołych świąt, do zobaczenia, ukłony. Zamykam pana. Dobrze, tak. Wszystkiego dobrego. Cudna dziewczyna. Bardzo, bardzo. A, natomiast przepraszamy, bo tak jechaliśmy i do momentu, aż Mateusz nie krzyknął: ej stary, jedziemy po Arłukowicza, to w ogóle zapomniałem, że... O, Warszawa, uwielbiam to. Ja wyjeżdżam, po prostu wyjeżdżam. A on zapiernicza, mimo że chwilę wcześniej ma przejście dla pieszych, no. My już na antenie jesteśmy. My jesteśmy cały czas na żywo, panie ministrze. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja będę dzisiaj tubą, jedziemy pod Sejm. Dobrze, jedziemy pod Sejm. Musimy na niego uważać. On to stał się groźny od ostatniego czasu. No to nawet nie zauważyłem pana. Dzień dobry. Bez niego nic nie istnieje. O Jezusie. No to co pan ode mnie chce? No właśnie nie wiem, o czym można z panem teraz rozmawiać, kiedy tak, jest pan w opozycji, nie ma pan właściwie władzy, nawet nie wiadomo, czy za 2 lata będzie pan znowu u władzy. Kiedy pan wraca do Szczecina? Dzisiaj. Ale pan... na stałe, no. Kiedy pan rzuci tą politykę w cholerę i skupi się na pomaganiu ludziom, czasem, jak Dymna? Czasem są takie dni, kiedy o tym myślę, ale z drugiej strony sobie też myślę, że nie można jej rzucić, bo ktoś to musi robić. No Antoni Macierewicz to samo mówi. Nie rzucę tego, wyjaśnię wam jak było, no i wymyślę bombę. Polityka kreuje się całość naszego życia. Możemy udawać, że jej nie ma, możemy się obrażać. Mówi, że partie są niepotrzebne, albo politycy są niepotrzebni. Są potrzebni, tylko pytanie, jacy oni są. A jacy są dzisiaj? Jakby pan miał ocenić także siebie? Oczywiście ocenię też i siebie, ale jacy dzisiaj politycy rządzą Polską, to wszyscy widzimy. Ja wiem na pewno, że starałem się uczciwie pracować i nie wywoływać jakichś takich zbędnych, niedobrych emocji, których mamy dzisiaj za dużo. Naprawdę mamy ich za dużo. To, co się dzisiaj w Polsce dzieje, pokazuje, że dziś zmierzamy w bardzo złą stronę. Tak uważam. Ale zmierzamy w nią od, powiedzmy, nie wiem, 10 lat, 7 lat na pewno, więc co za różnica? A czemu od 7? No bo myślę, że przed katastrofą smoleńską to wyglądało trochę inaczej. Po katastrofie smoleńskiej uwolniły się jakieś dziwne pokłady dziwnych emocji w tym dziwnym kraju i mamy to, co mamy. Panie, to pewnie rozmawialiśmy w studio w ten dzień. Pamiętam. Ja miałem być u was jakoś później. Wydarzyła się katastrofa i mieliśmy okazję rozmawiać. I wtedy przyjmowaliśmy założenie ponadpolityczne, bo przy tych polityków było wielu wtedy pana w studio, że ta katastrofa zmieni coś w Polsce na lepsze. Wszyscy tak uważaliśmy, pamięta pan? Wszyscy tak marzyliśmy. W sensie kontekstu emocji. Także, że ta katastrofa musi spowodować takie nawrócenie się, takie zatrzymanie się Polaków, a szczególnie polityków. No i stało się dokładnie odwrotnie. Jest paliwem politycznym ta katastrofa. Ja patrzyłem 10 na pana prezydenta wieczorem w którymś z programów. Prezydenta Dudę, teraz. Pokrzykującego, robiącego groźne miny. Z drugiej strony prezydenta, który nie ma odwagi zwołać Rady Bezpieczeństwa Narodowego, który nie ma żadnej siły politycznej właściwie. Ja nie widzę przestrzeni, której on jest potrzebny dzisiaj. No i to, tak możemy sobie rozmawiać. Nie, ale po co miałaby taka rada się spotykać swoją drogą? Dzieje się bardzo wiele złych rzeczy w świecie, w Europie i dzieje się przede wszystkim wiele złych rzeczy w Polsce. Odchodzą generałowie, armia jest w rozsypce, wydawane są miliardy złotych bez przetargów. No i w końcu ten symboliczny Misiewicz. Ale co pan chce od zdolnego człowieka? Kurczę, pan prezydent, sam miał prezydent państwa. Asystentów, którzy muszą być zawsze dopieszczeni jakoś. No on tak doskonale nosił tą teczkę, że no musi. Tego, żeby go dopieszczać, tylko asystent jest od tego, żeby pracować. Zaś to, co się dzieje z Misiewiczem, to jest jakaś jawna drwina z Polaków. To jest jakieś drwienie z naszego państwa. Dzisiaj jadąc do pana wrzuciłem takiego tweeta, że to jest miś na skalę naszych możliwości. No. I wiecie, co my z tym misiem robimy? Otwieramy oczy niedowiarstwa. Dokładnie, można docenić młode pokolenie. I nie jest to nasze ostatnie słowo. No ale z drugiej strony, człowiek został doceniony, zrobił swoje, jest niezatapialny, choćby nie wiem, jaki Kaczyński krzyczał, że to jest wstyd dla partii, żyje i żyć ma. No. Ja wam tylko, to świadczy o czymś zupełnie poważniejszym. Sam Misiewicz jest kompromitujący, ale to świadczy o tym, że czymś bardzo, bardzo poważnym. Bo mówi o tym premier naszego państwa, pani premier Szydło, że czas Misiewicza powinien się skończyć. Tak. Mówi o tym prezes Kaczyński. Kancelaria prezydenta, myślę tutaj o panu Magierowskim, dyrektorze Magierowskim, który wielokrotnie
wartości, podkreślał pewne wartości. Mówi o tym prezes największej partii rządzącej i okazuje się, że minister obrony narodowej, zarządzając tak, a nie inaczej armią, jest więc spoza jakiejkolwiek kontroli. Okazuje się, że jest ważniejszy, no i co? To jest właśnie, to jest dla mnie najbardziej przerażający wniosek z całej akcji Misiewicza. Mhm. Bo to świadczy o tym, że minister obrony narodowej, co do którego można mieć wiele różnych wątpliwości, w tym także z mojego zawodowego punktu widzenia, jest poza kontrolą państwa. Ale minister obrony, no to czego chcieć więcej? Człowiek doświadczony. Nie wiem, czy bezpiecznie czujemy się w Polsce, która jest otoczona wieloma niebezpiecznymi zjawiskami w Europie, w rękach ludzi, którzy po pierwsze, w mojej ocenie, są nieprzewidywalni i używam naprawdę bardzo delikatnych słów. I przede wszystkim chyba wzajemnie od siebie uzależnieni. Bo to, co się dzieje z ministrem Macierewiczem i z jego ulubionym asystentem, chociaż nie wiem, czy to jest ten właściwie ulubiony, nawet z tym jego ulubionym asystentem Misiewiczem, pokazuje, że mamy w Polsce sytuację niekontrolowaną. I co jesteście w stanie z tym zrobić? Nic. Musimy przekonać Polaków do tego, że po pierwsze zrobimy z tym porządek, po drugie mówię bardzo jasno, wyciągniemy konsekwencje wobec każdego, kto niszczył w Polsce prawo i konstytucję. A co to znaczy? Po nazwisku. Każdego. Ale co jesteście w stanie z nim zrobić? Znaczy, bo taką ostatecznością to jest jakiś tam Trybunał Stanu. Na razie. Który nic tak naprawdę... Na razie będziemy pokazywać, i ja także to będę robił, taką decyzję podjąłem, każdego, kto przyłoży palec do psucia Polski, bo to nie jest tak. No ale to pokazujecie. No, nie ale nie, bo wyraźnie mówicie, że psuje Polskę, polskie prawo, prezydent Andrzej Duda, że Jarosławowi Kaczyńskiemu i całemu PiS-owi to się zdarza, ale ludzie to wiedzą. Wie pan co? Nie odkryjecie ale Ameryki te ustawy, które psują polskie prawo, które prezentuje, nie wiem, poseł Piotrowicz, ikona Prawa i Sprawiedliwości, przypomnę, prokurator z czasów minionych, te ustawy nie piszą się same. Te ustawy piszą sędziowie, prawnicy, prokuratorzy. I będziemy pokazywać po nazwisku każdego, kto przyłożył rękę do niszczenia Polski, żeby właśnie ci, dzisiaj anonimowi ludzie, którzy gdzieś firmują to wszystko swoją prasą, będą pokazywani w swoich środowiskach. Ludzie muszą wiedzieć, że oni przykładają palec do tego, co się dzisiaj w Polsce dzieje. To nie może być tak, że oni są anonimowi wśród swoich przyjaciół, znajomych i gdzieś służą tej niedobrej władzy. Co ten stempel miałby dać? Trzeba pokazać ludzi, którzy świadomie niszczą polskie prawo, bo to się dzisiaj w Polsce dzieje. Świadomie. To nie jest tak, że minister Ziobro napisze sobie ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa. Mhm. Te ustawy piszą jacyś prawnicy. Piszą sędziowie, którzy pracują w Ministerstwie Sprawiedliwości. Czyli chcą firmować to, co się dzisiaj dzieje. Jeżeli chcą, to muszą się liczyć z tym, że nie będą anonimowi. Będziemy ich pokazywać. Naznaczenie ich w ten sposób da wam szansę na zwycięstwo? Zwiększy szansę na zwycięstwo? To nie chodzi już nawet o zwycięstwo. Nie, chodzi o konsekwencji to... chodzi, no bo sam pan powiedział, że chcecie później wyciągać konsekwencje poważniejsze. Najpierw musi być droga do zwycięstwa. Dzisiaj Polacy widzą, co to jest dobra zmiana, co ich spotkało. Przy chęci jakby zmienienia władzy w Polsce, co jest zrozumiałe. Ja nie mam do nikogo żadnych pretensji, żadnego żalu. Naprawdę do nikogo. Ale Polacy też muszą wiedzieć, dokładnie, że dzisiaj stajemy się krajem gdzieś na zupełnych antypodach demokracji. Ja jeżdżę po świecie. Całkiem niedawno byłem w bardzo odległym kraju, na zupełnie drugim końcu naszego globu. I tam tamtejsi ministrowie, z którymi się spotykałem, zadawali mi pytanie, co się u was dzieje na drugim końcu świata. Ale to był wyjazd służbowy sejmowy? To był wyjazd służbowy, w czasie którego mieliśmy rozmawiać o wielu bardzo różnych ważnych sprawach i rozmawialiśmy. I ci ministrowie, kiedy tylko mieli możliwość porozmawiania przez chwilę w cztery oczy... Ale to był kraj demokratyczny, czy nie? Ja byłem na Tajwanie, który też ma swoje problemy, który boryka się ze swoimi problemami. I wracając do tych ministrów... Oni pytają, Arłukowicz, co się u was dzieje? W momencie, kiedy zostawialiśmy w cztery oczy, co też charakterystyczne. Nie pytali tego publicznie, nie pytali o to publicznie, bo byliśmy całą grupą parlamentarzystów. Kiedy tylko zostawaliśmy na krótki moment gdzieś sami, to zadawali pytanie, co się u was dzieje. Mam przyjaciół, którzy żyją i pracują w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii. No to w Stanach akurat widzą podobne rzeczy. Tak, w Stanach czują podobnie, ale tak naprawdę wszyscy wiedzą,
że w Polsce dzieje się coś niedobrego. I to Polacy chyba też już widzą. Tak naprawdę widzą. Wiem, ja nie mogę w ogóle spotkać człowieka, który głosuje na PiS. Pan zna takiego człowieka? Znam takich ludzi. Nie mówię o medialnych ludzi. Nie, też nie medialnych, tylko że tak, trochę znam takich ludzi. Ja mam dwóch kumpli, którzy głosowali. Ja mam dwóch kumpli, którzy czaszym kolegów. Trochę się rozluźniłem w tym aucie, zapomniałem, że jest. Nie, ale o to nam chodzi właśnie. Dwóch przyjaciół swoich, którzy w mojej ocenie, no prawie mi się do tego przyznali, głosowali na PiS. I oni dzisiaj otwierają oczy ze zdumienia. Ale też cenię uczciwość, bo powiedzieli mi, że coś im tam nie pasuje w naszej władzy, w relacjach. Nie no, i że przegonili was, więc coś musieli powiedzieć. Powiedzieli, nie mam żalu. Tak. Ale kiedy na nich dzisiaj patrzę, jak spuszczają oczy, kiedy rozmawiamy o tym wszystkim, co się dzisiaj w Polsce dzieje. A ma pan takie poczucie, że oni teraz zagłoszą znowu na pana? Bo zastanawiam się, patrząc na te ostatnie sondaże, które dają wam nadzieję, bo tam rośniecie, choć nic akurat specjalnie się nie zmieniło. Co się takiego wydarzyło, pana zdaniem, że wam się polepszyło? Na pewno taka mobilizacja polityczna, ona nastąpiła. Co to, że jeździcie po kraju, rozmawiacie? Jeździmy bardzo dużo po kraju. Naprawdę, w każdym tygodniu jesteśmy gdzie indziej. Nawet nie jest to szczególnie medialne. Nawet chyba nam na tym nie do końca zależy, żeby to gdzieś było opatrzone kamerami. Rozmawiamy z ludźmi i widzimy taki nastrój społeczny, który się w Polsce zmienia. Z całą pewnością się zmienia, ale też zmiana postawy politycznej. Pan bardzo pewnie uważnie obserwuje to, co się dzieje w polskiej polityce, media i parlament. Ja jestem zwolennikiem twardej walki. Ja uważam, że trzeba mówić jasno, wprost ludziom to, co się w Polsce dzieje, opowiadać. Mhm. Tu już nie ma czasu na obwijanie bawełny. Tu nie ma czasu już na używanie języka dyplomacji. Dlatego, że każdego dnia nasz kraj gdzieś się zapada. Z mojej branży, in vitro, dotykającym mnie na co dzień, nie wiem, niszczenie gimnazjów, to wszystko tak naprawdę jest mało ważne w porównaniu z tym, co się dzieje dzisiaj. Ale tylko, że przepraszam, że wejdę w słowo, ale ci ludzie, z którymi pan się spotyka na co dzień, ci, którzy nie obserwują tak pilnie mediów, ci ludzie, którzy nie rozumieją, o co chodzi, jak mówicie, że Kaczyński rozwalił Trybunał Konstytucyjny i tak dalej, to ich właśnie interesuje to, co jest najbliższe ciału, czyli właśnie to, że mają sobie wejść na stronę i sprawdzić, kiedy mają dni płodne, że nie mają pieniędzy na in vitro, że mają burdel w szkole i tak dalej. To jest kompromitujące, postawa ministra Radziwiłła, ale dokończę to zdanie, które zacząłem. Teraz dzieje się rzecz najważniejsza w Polsce. Zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa. To jest zmiana w Polsce na długie lata. Nigdy już Polska nie będzie taka sama po tej zmianie. Dlatego, że pada ostatni bastion obrony naszych praw. I to dotyka każdego z nas. I nie przekonuje pana Ziobro, który mówi, że bastion bastionem, to jest kasta ludzi, którzy tak sobie urządzili ten świat, że dlatego właśnie rozprawy trwają tak długo, dlatego jest sporo niesprawiedliwych wyroków, że trzeba po prostu tam posprzątać, więc przyszedłem, posprzątam. Znaczy, te hasła już chyba się wszystkim przejadły, naprawdę. Ja nie znam żadnej osoby, która już ulegałaby tej propagandzie pisowskiej. Temu obracaniu rzeczywistości. Polacy to mądry naród. Ja rozumiem. Chcieli zmiany władzy, zmienili, ale widzą, że dzisiaj Polska się tak naprawdę rozpada w takim rozumieniu demokracji. Cieszy pana to tak po ludzku po prostu. Myśli pan tak, dobra, rządziliśmy, wszystko było okej przez tyle lat, nagle mówią nam won, więc odchodzimy od władzy i teraz wybierają sobie PiS i tak patrzycie na to, jak to wygląda, choćby na tych dwóch pana kolegów i powiedzmy, że ich możemy zwielokrotnić i myśli pan sobie, chcieliście, to macie. Czy mnie to cieszy? Nie. Wracamy już powoli. Dobrze. Mnie to przeraża. Ja jestem nastawiony do ciężkiej walki i robię to codziennie. Tu nie ma czasu na jakieś takie płytkie radości polityczne. Ale w jaki sposób ciężki pan walczy codziennie? No wie pan, możecie się tylko pooburzać. Możemy sobie o tym pogadać, że ale możecie też nie robić nic. Mogę też nie robić nic, udawać, że tego nie widzę, obrazić się, nie wiem, wyjść nie, z polityki. Bo jesteście w takiej sytuacji z uwagi na większość pisowską, że możecie popatrzeć na to i oni mówią, zmieniamy teraz KRS, a wy mówicie, nie podoba nam się. Pokazujecie, że to może być zamach na niezależność sądów i tak dalej, ale konsekwencji nie ma żadnych. Liczę na to, że sędziowie, których ta zmiana będzie dotykała, a potem nas, każdego z nas, że sędziowie powiedzą nie. Dlatego, co mają wyjść na ulicę, strajkować? Ja nie poważę się radzić, co mają zrobić sędziowie, ale ja liczę na to, że ta grupa naprawdę wykształconych, rozumiejących świat ludzi będzie miała siłę się przeciwstawić. Pewnie znajdą się jakieś czarne owce, które będą ulegały tej propagandzie, tej presji.
Ale uważam, że to, co się dzisiaj dzieje wokół zmian w sądach, jest najważniejszą zmianą w Polsce, która nas czeka, i najbardziej groźną zmianą, niebezpieczną dla nas wszystkich. Dla mnie, dla pana, dla naszych sąsiadów, dla naszej rodziny, dla pana firmy, dla tysięcy przedsiębiorców w Polsce i dla wszystkich Polaków. To jest najbardziej niebezpieczna zmiana. Ale proszę zobaczyć. Bo in vitro da się odwrócić jednym ruchem. Tak wrócimy i przywrócimy in vitro. Jak będzie was stać? Bo to też nie jest najtańszy projekt, nie? Nie jest to najtańszy projekt, to kosztuje 250 milionów na 3 lata. Pamiętajcie, że nie będziecie mogli wywalić 6 tysięcy dzieci urodzonych. 500 plus nie będziecie mogli zlikwidować, więc też będziecie musieli na to wydawać. My będziemy mieli dużo ważniejsze sprawy do naprawy niż 500 plus. Tu naprawdę proszę się nie martwić. W Polsce w ciągu półtora roku rozwalono właściwie systemy gwarancji demokracji. Sądy, prokuratura, media publiczne, wojsko, to co się dzieje w armii wymaga natychmiastowej naprawy. Ale ci ludzie nie wrócą do was. Znaczy, armia to trzeba będzie poczekać. Myślę, że ci generałowie nagle, jak przyjdzie nowa władza to i nowy minister, to oni, nie wiem, dla nowego Siemoniaka, to oni nagle nie wrócą z emerytury. To są poważni ludzie. Kiedy czytamy ich wypowiedzi po tym wszystkim, kiedy czytam, obserwuję tych generałów i wypowiedzi publiczne, no to są faceci, którzy tak naprawdę chcą chronić Polskę i nie mają do tego możliwości. Ktoś im tego zabrania, ktoś im w tym przeszkodził. Właśnie gdy zrobił to Macierewicz z Misiewiczem, oni nie chcą się kompromitować i nie mają też żadnego siły i wpływu. Ja uważam, że ci ludzie natychmiast wrócą, dlatego że oni wiedzą, co się w Polsce złego wydarzyło. Niezależnie od tego, czy to będziemy my, czy ktoś inny u władzy. Oni muszą wrócić. Jak będą tylko chcieli. Tylko że z drugiej strony, jak już jesteś na emeryturze, no wydaje mi się, że to jest droga w jedną stronę. No, to są ludzie bardzo odpowiedzialni za państwo. Ja mam do nich wielki szacunek. I uważam, że oni po prostu nie chcą salutować Misiewiczowi. Mówię to w dużym cudzysłowie. Ich w sumie rozumiem, ale z drugiej strony martwię się bardzo, kiedy ich nie ma. Tylko z drugiej strony takich Misiewiczów to każda partia ma, prawda? To, nie, że tego dzisiaj się oburzamy. Nie było, wie pan, co nie było, ale naprawdę. To wszyscy mówią, że robiliście to w bardziej białych rękawiczkach. Jest zawsze w czasie kampanii wyborczej duże wsparcie różnych ludzi, których później trzeba jakoś spłacić. Posady w państwowych spółkach Skarbu Państwa są najlepszym takim rozwiązaniem, i to się zawsze zdarza. KGHM jest tego najlepszym dowodem, i to niezależnie od tego, czy była Platforma, czy był PiS, w KGHM-ie i tego typu spółkach zawsze jest czyszczenie i wkładanie swoich. Uważa pan, że nie chce mi się trochę o tym gadać. Bo no ale tak to wygląda, no bo możemy się oburzać na Misiewicza, oni, bo to jest bardzo jego bardziej widać. Nie, pan, to jest bardzo powierzchowne, co pan teraz robi. Czy naprawdę pokaże mi pan władzę, poprzednią, jakąkolwiek poprzednią władzę, w której aktywny polityk zostaje szefem telewizji publicznej, właściwie bulterier tej partii politycznej. A Kwiatkowski? Przepraszam bardzo. No, ale mówi pan o Robercie Kwiatkowskim. Czy Robert Kwiatkowski był działaczem stricte partyjnym? Ale ja nie chcę bronić Kwiatkowskiego, ani nie chcę go atakować. Nie, mówię tylko, mówię panu jest... o tym, że Jasiński idzie do Orlenu. Mówię panu o tym, że Misiewicz odchodzi, bo w Polsce jest jakby masowa krytyka tego misiewiczowania. Tak. I na drugi dzień, idąc do pana do programu, kiedy czytam media, widzę, że on jest w polskiej grupie zbrojeniowej. Ale facet i zarabia 50 tysięcy złotych. No, naprawdę, za talent się płaci. Mam się z panem, panie Bartku, mam się licytować, czy tak było za poprzedniej władzy? Nie było tak. Nie było widać. Ale może nie mieliście być może swojego Misiewicza, to mieliście kilku mniejszych. Ja nie mówię, że pokazuję tylko, że polityka kusi do tego, żeby właśnie w ten sposób dopieszczać swoje. Ale w polityce trzeba mieć hamulce. Jak mówi Morawiecki. Ja patrzyłem, kiedy pan jechał z panią Anią Dymną. Dymną samochodem i mijała was kolumna rządowa. No. Niech mi pan powie, czy naprawdę oni muszą lecieć na kogutach przez Nowy Świat? Jakby pan ministrem, jak się pan spieszył, nigdy pan koguta właśnie nie kazał włączyć zmierzałem. Nikomu? Nigdy. Nigdy się pan nigdy nie spieszył, może nie słuchał się pan dymnej. Spieszyłem się wielokrotnie. A na kogutach to jeździłem 7 lat karetką pogotowia. I powiem panu szczerze, że kiedy jeździliśmy tą, czy 6 lat, nie pamiętam już, kiedy jeździliśmy tą karetką na kogutach z ciężko chorymi ludźmi w środku, czasem w czasie reanimacji, to nie było tak. Chociaż wielokrotnie mnie kusiło powiedzieć do kierowcy, jedź szybciej, bo walczy o życie. To szefem odleczenia byłem ja, a szefem odprowadzenia samochodu był kierowca. Tej karetki, która jechała na sygnale. I każdy znał procedury i swoje miejsce w tym samochodzie.
I pyta pan, czy jakby ministrem cię nie śpieszyłem. No oczywiście możemy w ten sposób wyjść, ale powiem panu, że nie włączyłem kogutów, dlatego że miałem poczucie, że te koguty są do czegoś nadzwyczajnego, a nie dojeżdżają do roboty czy z telewizji do pracy. No nie, no ale są nadzwyczajne. Pani Beata dojeżdża do domu, to na kogutach, no. Mhm. No trochę tak to działa. No, ale co myśli pan, że tak się poczuli pewnie, że hulaj dusza piekła i minister spraw wewnętrznych w kilka godzin po tym wypadku ogłasza, kto jest winny? Oczywiście, że tak. A co się dzieje z tą mega katastrofą drogową, którą Macierewicz i jego ludzie wykonali? Gdzie są winni? Gdzie jest prokurator? To jest żandarmerii wojskowej sprawa. Ale nie żandarmerii wojskowej, tylko to jest sprawa państwa polskiego i procedur. Żyją wszyscy? Żyją. 8 samochodów rozbitych? 8 rozbitych. Ubezpieczyciel zapłaci, no. Rozmawia pan ze mną dosyć dynamicznie, ale nie widzę, żeby pan przekraczał te 50 na godzinę, włącza pan kierunkowskazy, ja jestem w pasach, wszystko. Nie, no jedziemy po ludzku. To jest nagrywane, ja nie mogę. Panie kierowco, jedziemy do bazy. O, widzi pan, co tu się dzieje? Pogania. Krzyczą na mnie, pogania i o. I co, może koguta jeszcze mam włączyć na dach i heja, heja. No tak, tak się to kończy później. Musi być panu wygodnie. Wygodnie, wygodnie. Oni lubią tą robotę. A poza tym zarabiałem takie pieniądze, że to nawet dwie poselskie pensje miesięczne. A ja myślę, że tyle, co Misiewicz, to nie zarabiałem. No nie, to prawda. Chociaż w skali miesięcznej, no nie, ale w skali roku to z 50 wyjdzie, nie Mateusz? Wyjdzie z 50. No jeszcze przy tych bonusach wszystkich od tego Niemca my ciągniemy tyle pieniędzy, Niemcy napłacą. Ale to jest tak. Nie, to jest tak, panie Jarku, ale instrukcja i pieniądze. Instrukcja i pieniądze, naprawdę. Zobaczy pan. Pan i pana firma też odczujecie te zmiany, które w Polsce się dzieją. No już czujemy. I przyjdzie taki dzień, w którym ktoś wam będzie kiwał palcem, co wam wolno, co wam nie wolno. Życie. No to dlatego musimy z tym walczyć. No ale co? Pan też musi walczyć. Ja sobie mogę walczyć słowem, no pan może walczyć jeszcze czynem. Też walczy ja to słowem. Mogę walczyć słowem. Pan walczy w taki sposób, ja walczę w inny sposób. Chodzi o to, żeby Polacy rozumieli, zrozumieli, że w Polsce przekroczono granice ich bezpieczeństwa. Ja o tym mówię. Zmiany w sądach są naruszeniem bezpieczeństwa każdego z nas. I nie przekonuje pana ani jeden argument Ziobry, że opieszałość sądów to też będzie na to recepta? Wszystko można naprawiać, proszę pana, ale cel tego wszystkiego jest inny. No, ja wczoraj rozmawiałem z kilkoma bardzo znanymi prawnikami, bardzo też merytorycznymi, profesorami prawa. I oni wszyscy mówią jednoznacznie. Te zmiany mają na celu tylko jedno. Przejęcie władzy politycznej nad sądownictwem. Dobra, i co mówią w konsekwencji? Bo jak wiedzą, że to ma taki cel, to co oni zrobią? Mogą się na to zgodzić, mogą się nie zgodzić, ale co? Prawników podjęło decyzję o pewnej formie protestu, o jakby przerwaniu pracy na pół godziny w najbliższych dniach. Ale ja liczę na odpowiedzialność tych ludzi, że oni pokażą to, że będą bronić demokracji i będą w tym twardzi. Dlatego, że politycy mogą tylko stanowić prawo, a oni codziennie w tych sądach są. I jeśli będą ulegali politycznej presji, to muszą wiedzieć, że przyjdzie dzień, w których ktoś ich z tego rozliczy. Każdego z nich po nazwisku. Tak, każdego, kto będzie ulegał. Później będziecie wzywać każdego i mówić nie, za czasów nie PiSu. Zwalniać. Nie będziemy rozmawiali językiem PiSu, tylko będziemy rozmawiali językiem demokracji. Każdy, kto przyłoży palec do niszczenia państwa przez PiS, będzie z tego rozliczony. Każdy po nazwisku. Program na żywo, ale zapisane. Będziemy rozliczać. Będziemy. Chciałby pan wygrać? Wybory? Co? Wygrać. Wybory. Oczywiście, że chciałbym wygrać, bo przejedzie pan człowiek. Nie przejadę, przecież strzałka zielona była. To on sobie wkradł jakoś tak. No przecież podzielimy się tym miejscem. Już mi noga poleciała do hamulca. Jezus Maria, co za awanturnik, no. Po prostu awanturnik. No to już wysadzamy chyba, nie? To już jest ten moment. Bardzo dziękuję. Wiem, dzięki, że nie było łatwo, bo się umawiał i umawiał i umawiał, no ale wreszcie się udało. Pozdrawiam. Bardzo dziękujemy. Bartosz Arłukowicz, Platforma Obywatelska w Onet Rano. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.